dzisiaj kolejny dzień kwietnia, 17 kwietnia, a Słowo Boże, które ma nas prowadzić w ciągu dzisiejszego dnia, to słowa zapisane w Psalmie 19, w 9 wersecie i w liście apostoła Pawła do Kolosan w 3 rozdziale, a w 16 wersecie. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich. W swoim życiu wypowiadamy wiele słów. Niejednokrotnie nie zastanawiamy się nawet nad tym, co powiedzieliśmy. Funkcjonuje nawet powiedzenie, że mówi się coś, co nam ślina na język przyniesie. A jednak tymi zbitkami liter malujemy świat. W zależności od tego, co powiemy, ten obraz będzie albo wiosennym pejzażem, bądź jesienną, martwą naturą. Słowo ma moc tworzenia, ale też i burzenia. Od nas zależy, jak je wykorzystamy. Może warto zatem czasem zastanowić się nad tym, co mówimy. Jednak tak bardzo przyzwyczailiśmy się do tego, że możemy się wypowiadać na każdy temat, że robimy to zupełnie bezwiednie, bez zastanowienia. Umiejętność mówienia jest bardzo ważna. W ten sposób bowiem komunikujemy się z otaczającym nas światem. Możemy wyrazić nasze emocje, lęki, radość. To wszystko, czym w danym momencie żyjemy i co nas zajmuje. Jeżeli nasze słowa mają taką moc, to o ile mocniejsze i silniejsze jest Boże Słowo. Słowo, które ma moc sprawczą. Bóg swoim Słowem stworzył niebo i ziemię. Przykazania także są Jego Słowem. Prorocy wypowiadali Słowo Pana, które objawia Boże plany i zamiary. W Ewangelii Jana Jezus zostaje utożsamiony z Bożym Słowem. Apostoł Paweł natomiast życzy Kolosanom, by Słowo Chrystusowe mieszkało w nich obficie. Słowo Chrystusa niech przebywa także i w nas. To znaczy, żyjmy Jego Słowem. Nie ograniczajmy się jedynie do Jego czytania i cytowania. Słowa Chrystusa to nie są złote myśli do zapisania w pamiętniku. Nie wystarczy przeczytać Biblii i uznać, że znam już Boże Słowo. Nie wystarczy nawet nauczyć się go na pamięć i w odpowiednim momencie wypowiedzieć konkretny fragment. Słowo Chrystusowe to słowo życia i w nich jest bogactwo, dzięki któremu możemy naprawdę żyć. I to nie byle jak, bo żyć pełnią życia. Równie ważne jest, by Słowo Boże wprowadzić w czyn, byśmy robili wszystko zgodnie z Jego wolą. Wtedy nasze codzienne czynności nabiorą innej jakości. Dlatego jeżeli pracujesz, to pracuj z Jego imieniem wypisanym w sercu. Jeżeli się uczysz, to ucz się w Jego imię. Niech twój wolny czas będzie czasem spędzanym w imię Jezusa. Wtedy będzie to na pewno czas spędzony owocnie. Pamiętajmy, że Słowo Chrystusowe nie jest czymś suchym, jakimś kodeksem praw, ale rozbrzmiewa w sercu pieśniami pełnymi ducha. I dopiero gdy tak będzie, to wszystko, cokolwiek będziemy czynić bądź mówić, to będzie w imię Pana Jezusa. Nie zamykajmy się na innych. Nie zatrzymujmy tylko dla siebie tego cennego daru. Ale dajmy także światu Słowo Chrystusowe. Niech wszyscy zobaczą i poczują Jego moc.